Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Z pewnością jesteście zdziwieni, co ja mam na głowie, ale jak wiecie, Farel jest słowny i z okazji 20 tysięcy subskrypcji zrobił dla Was specjal na zafarbowanie włosów. Jak do tego doszło? Tutaj macie gdzieś film w karcie, więc możecie sobie obejrzeć. Moi drodzy, ale nie o tym dzisiaj mowa. Wczoraj wyszło masę aktualizacji, masę nowości, których niestety nie dałem rady nagrać, ponieważ mnie cały dzień nie było. Za to dzisiaj chciałem Wam tylko przypomnieć, że jest dostępny nowy starter pack. Niestety go nie widać jeszcze tutaj w wiadomościach, ale gdy wejdziemy już po prostu w sklep, mamy nową postać do kupienia. Jest to pakiet startowy skrzydłowego. Wejdź do świata gry Fortnite Battle Royale z pakietem startowym skrzydłowego. Znajdziesz w nim 600 fałdolców, ubiór skrzydłowego tylko w trybie Battle Royale, sprzęt na plecy Intrus tylko w trybie Battle Royale. Powiem Wam tak, 15 zł za taki skin plus taki plecaczek i plus jeszcze 600 fałdolców, mi się wydaje, że to się opłaca. 15 zł, no to macie dwie paczki Lejsów i Coca-Colę dużo mo. To odpuścisz sobie gościu dwie paczki Lejsów Coca-Coli i masz kozacki starter pack. Fałdolce to waluta do Fortnite, za którą możesz wydawać w trybie PvP Battle Royale, ble, 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 ble. Powiem Wam tak, moim zdaniem źle to nie wygląda. W miarę się postarali, plecak fajny z takimi naszywkami, czyli gościu dużo podróżował z tego co widzę. Sprawdźmy teraz może co się dzieje w sklepie. W sklepie mamy, o, Szczękacz Junior, dawno go nie było w sklepie, naprawdę fajny kill-off. I jak ktoś chciałby sobie zakupić motocyklistę, no to ten motocyklista kosztuje 1500 fałdolców, a tak naprawdę za 15 zł mamy łudząco podobny do niego skin. Moim zdaniem lepiej kupić zestaw startowy i naprawdę o wiele bardziej to się opłaca i o wiele lepiej wygląda ten skin. Na dzisiaj moi drodzy to już tyle. Jeżeli wejdą jakieś kolejne nowości, oczywiście będziecie na bieżąco informowani. Ja Was zapraszam również na livestreama o godzinie 19. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, nowi użytkownicy, subskrypcja z dzwoneczkiem. Takie krótkie informacje też będą się pojawiały na kanale. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się.